Siemano, dzisiaj z moim trenerem Radkiem robimy 10 tysięcy kalorii challenge. Polega to na tym, że w dwójkę musimy zjeść po 5 tysięcy kalorii. Jak sami możecie zobaczyć, kupiliśmy dużo niezdrowych produktów. Zaczynając od 7 Daysów przez pizzę, Coca-Colę, żelki, batoniki, czekoladę oraz chipsy. Czy udało nam się wykonać challenge? Tego dowiecie się na odcinku. Przy okazji zapraszam was także do zaobserwowania naszych Instagramów. Linki znajdziecie w opisie. Miłego oglądania. Chuj ten challenge. Po co nam to było? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka akcesoriów gamingowych Genesis. W ich sklepie znajdziecie tanie i dobre produkty, takie jak klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, świecące fotele RGB oraz wiele, wiele więcej. A korzystając z kodu ADMIROS otrzymacie aż do 10% zniżki, polecam skorzystać. Link do sklepu znajdziecie w pierwszej linijce opisu, a teraz zapraszam was na odcinek. Siemano, z tej strony ADMIROS, dzisiaj oczywiście z Radkiem, moim trenerem. Robimy 10 tysięcy kalorii challenge. Idziemy teraz do Kaufa zrobić szybkie zakupy. Wy w tym czasie oczywiście zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście wbijajcie na nasze Instagramy, które wyświetlają się tutaj. My musimy trzymać dietę, a nie jeść 10 tysięcy kalorii challenge. Dlatego wielki minus dla ADMIROSa. To się nie powinno w ogóle zdarzyć. Wielki minus dla mnie, a wielki plus dla Radka. To nie miało sensu, co powiedziałem, ale chciałem coś dalej powiedzieć, nieważne. Chodziło mi po prostu o to, że Radek mnie męczy na siłowni, więc dzisiaj go pomęczymy troszeczkę super dobrą dietą, 5000 kalorii. Będą to oczywiście słodycze, jakieś niezdrowe rzeczy. No i będzie fajnie, bo będzie dobre jedzonko. No i popijemy to kolą. Specjalnie śniadania nie jadłem, dlatego Andrzej, kurczę, nie przedłużaj już, idziemy po zakupy. Dobra, idziemy. Dobra, to my idziemy i ogólnie wszystko będziemy wklepywać w aplikację Fitatur, więc będziecie widzieli też screeny gdzieś, ile tych kalorii jest mniej więcej. Nie reklamuj, nie reklamuj. Nie reklamuję, spokojnie. Skręciliśmy tutaj, ale nie widzę tego, czego szukam. Przejdźmy kawałek dalej. Jest! Dobra, pierwsze co to oczywiście 7 Daysy, wiadomo co nie? No dobra, to możemy... Dobra, weź tutaj jakiegoś. Dobra, tu mamy 110. Może ja go zeskanujemy w aplikacji. To jest 500 kalorii. No, bo to jest jakby najprostsze. Dobra, to będziemy jako obiad w aplikacji. Skanuj. Dawaj go tutaj. Hops. I w Kauflandzie nie ma zasięgu. No ogólnie. A poskanujemy to w domu. Tak, poskanujemy to w domu, bo teraz w Kauflandzie nie mamy zasięgu i nie możemy tego skanować i ogólnie nie można nagrywać w marketach, więc jesteśmy tutaj. Podobno. No, więc... Masz mikrofalę w domu? Mam. No to do mikrofali włożymy. Ile ona będzie miała? Nie wiem, musisz sprawdzić, ile ma pizza kalorii. 4 sery. Cała pizza. 1000. 1000? No. No to po 500. No to już będziemy mieli 1500 mniej więcej. Dobra. Okej. Okay. To robimy. Gitara. No a ty na tą metodę? No ja to wiesz, przejdziemy dalej. A, dobra. Tam no są wiesz, ciekawsze rzeczy, może... na które ja mam ochotę. Zgadnij co weźmiemy. No nie wiem. Wow, pingwin. No ze 4. Raz, dwa, trzy. 4. 4. O stary! To musi mieć dużo. To ma 130 dużo. Kalorii. Takie malutkie. Takie malutkie. Idealnie. Czekaj, ile to ma gram? Nie widzę. 30 gram, 30 gram 130 kalorii. Masakra. Idealnie. Najlepsza alejka. Chipsy. Jakie byś chciał chipsy, Radek? Nie wiem, nie jadam. Nie jadasz chipsów? Na pewno jadasz. 100% pewności mam. Ja jestem specjalistą od chipsów, praktycznie co tydzień chipsy jakieś zjadam. Ile to ma? Taka paczka. W 100 gramach 500 kalorii, a one mają? 300? 200? Nigdy nie wiem, gdzie to patrzeć. Na dole gdzieś powinno być. Nie ma. A, jest 130. No to taka paczka ma 500 kalorii. Idealnie. Jedna nam starczy, czy dwie? Nie, żeby było urozmaicone, nie ma co tutaj. Na koniec się zesramy potem. Bierzemy dip do chipsów. W sensie on jest do... O, stary, dobra. To podbije mega, nie? No, to ona bardzo podbije. Tylko nie wiem, czy to będzie do zeskanowania, co nie? Bo jak nie, to będziemy musieli ręcznie to wbijemy. Nie należy zapominać o batonikach proteinowych. Białko też jest bardzo ważne, wiecie. W 100 gramach 500 kalorii. Ło, to dawaj, mamy 1500 prawie tutaj jest. Dobra, no to gibie. Dobra, jakieś picie?
trzeba. To co, zero, nie? Nie, co ty? Ja zero piję, to najgorzej. Ja piję zawsze zero. Weźmy sobie tak, żebyśmy mieli po jednej takiej. Po jednej całej? Po jednej całej. Litra, dasz radę litra wypić? No, myślę, że da. Jaką chcesz? No ja chcę sobie tą mango spróbować. No to weź tą drugą, to weź, to jest sobie spróbujemy obydwu. Tą? No, o, dokładnie. Dobra. Ile tu już możemy mieć? Jezu, później to trzeba będzie wszystko zliczyć. Masakra. Jak wiecie, 20 tysięcy łapek w górę, to zrobimy challenge na 20 tysięcy kalorii i zjemy po 10 tysięcy. O. Ale widz nam zliczy. Co? Widz nam wypisze, co mamy zjeść. Nie, to najgorzej. Jak on dadzą ci jakieś najgorsze rzeczy. Uwaga, teraz Radek zliczy. Tu mamy tysiaka, czyli mamy 2000. Tu mamy 2500. Tu mamy... No z 500 mają. 500, czyli 3000. Dawaj czekoladę, ona musi mieć dużo. Tu mamy 3000, czekolada około 1500, czyli mamy 4500, tak? No. 4500 kalorii. Co, ona chyba nie ma kalorii. Co ty gadasz? No weź zobacz. Co jest grane? Zero sugar, zero sugar. O nie! Dobra, to wywalamy ją. Jak ona jest zero sugar, to nie, odkładamy ją później. 100 ml, 42 kalorie. Razy 10, czyli około 500. No. Czyli 1000, ile mieliśmy? Nie wiem, już się pogubiłem w tych obliczeniach. No tu jest około 5000. Ej, Radek, zapomnieliśmy o żelkach. Żelki też są smaczne. Haribo? No to chodźmy Haribo weź. Tutaj, przed nami. A tutaj browary. Browary to będziemy później walić. O, te ja lubię. 100 gram 330 kalorii. Te są koks. Owocki. Uwielbiam jest, je. Jest. Ile one mają? Sol? 300. 350. To weź dwie paczki. No, 700. Szokobonsy. Ładujemy? Ej, Radek, mam pomysł. Są lody może ten. Na popicie weźmiemy sobie do Mestoska. Jak lubisz. No, Radek znalazł coś, co go zainteresowało. A fajnie wyglądają, ale zobaczę, czy się spasowują. 100 kalorii. W stówce mamy, czyli to jest 1000 kalorii. 1000 kalorii? 1000 kalorii. Nawet więcej. 1300. Nice. Bierzemy? No jasne. Jak masz ochotę, to bierzemy. Radek, mam do ciebie pytanie. No? Jak myślisz, ile to wszystko kosztuje? Nie wiem, ja nie płacę. No, z 200 jak nic. No i co mam powiedzieć, no? Radek nie da rady, jest fit świrkiem. Dla mnie to jest jakby codzienność, takie jedzonko. To jak to jest twoja codzienność, to nie, w diecie masz minus 2000 kalorii. Będziesz na 100 kaloriach dziennie. No, chyba bym nie przeżył tego, tak mi się wydaje. Łącznie całość wyniosła na 100 zł, więc w sumie tanio. No i co mogę powiedzieć? Widzowie, zostawiajcie łapy w górę, bo jak będzie dużo łapek w górę, to nagramy więcej takich challenge'y i zwróci się za wydanie tych 100 zł na to całe jedzenie. 101 zł. Proszę bardzo. Przytrzymaj lekko ten właśnie. 100 zł. Idzie Radek. Andrzej, ile ty tam zapłaciłeś? 101 zł. 101 zł? No. Złotówkę znalazłem w wózku, na szczęście, i ci zwracam. Jej, złotówka więcej. Będzie hajs z YouTube'a. Yeah. No mamy tutaj 10 tysięcy kalorii na stole. Nie liczymy keczupu, który będzie do pizzy. Pizza już jest zrobiona. Więc no co, zaczynamy po prostu szamę, co nie? Lista kalorii wyświetli wam się na ekranie teraz, bo zrobiłem screena, więc możecie sobie zobaczyć, co ile ma kalorii mniej więcej i ogólnie jak to wygląda. Czyli co, polewamy? Zaczynamy oczywiście od coli. Dawaj, jedz, bierz co chcesz, co nie? Ja zawsze zaczynam od coli, bo to wiesz, trzeba troszeczkę... Wow! Widziałeś, co się działo? Zgazowane. To zwiastuje dobre jedzenie. Mam wrażenie, że my tego nie zjemy wszystkiego. Taką kolę ostatnio piłem z rok temu, wiesz? Dlaczego? Ja tylko piję kolę zero. A ja w weekendy różne rzeczy piję, a ty o tym nie wiesz. Dobra. To trzeba ci zrobić najazd na chatę. I zobaczyć, co ty jesz w weekendy i jaką lodówę masz. Dobra, od czego zaczynamy? Może jakiś batonik na rozgrzewkę? Proteinowy, wiadomo, białeczko. Ja już jestem full, ja już jestem najedzony. No delikatnie, bo się łyka coli napiłeś? No.
Przejdzie. A powiem ci, że ja takich batoników to nie bardzo. Czemu? Bo wolę się napić odżywki białkowej niż jeść batoniki. No co, poszło? Łatwo. A propos tego, co szybko można przegryźć, to teraz proponuję... Seven Days'a. Który woli smak? Obojętnie, oba są super. Ale też mieliśmy cztery, nie? Tak, mieliśmy też cztery, zgadza się. Dwa są ucięte. Czy ja mam kokosowy z nadzieniem kakaowym i o smaku kokosowym. To jak chcę czekoladowy? Dobra. To się zamieniamy. Ja już miałem otworzyć. Mi to jest obojętne, 7 days to 7 days. Nie ma co wybrzydzać. No ale to wchodzi od razu. Stary, ale dobrze, że my tego nie robimy na czas. Ja to najgorzej z tymi żelkami będę miał, wiesz? No, żelki to w całości można. To dawaj, szokobąsa otworzymy. Otworzymy jednego, podzielimy się. Ty, my się tak rozpędziliśmy ze słodyczami, że tej pizzy nie zjemy. Ja już nie mogę patrzeć na to. Nie no, weź, nie rób mi tego, bo ja będę musiał wszystko zjeść. Ty, otwórzmy obie paczki. Wysypiemy, tyle? Ile szokobonsów. Weźmiemy jeszcze z 2-3 takie challenge i plus 5 kilo. Szokobonsów tu jest. Pipo fat. No. Ja jestem właśnie w tym momencie pipo fat. Chcę szybko, bo ona nam tutaj ostygnie. Ona się średnio tutaj podzieliła, widzę. No dobra. Ile sera, no nie. Co jest grane? Ile? Prawie 200 gram sera, nie? A? Zobaczcie, pizza taka, kupna Giuseppe, plus do tego prawie 200 gram sera, to mam 2000 kalorii. Czyli jak ktoś trzyma dietę, taka przeciętna dziewczyna, to ona powinna jeść z 1500 do 2000, powiedzmy. A tutaj jest 2000, czyli taką jedną pizzę maksymalnie. Na dwa dni? No, albo na dwa dni, nie? Na filmikach ASMR właśnie Chińczyki robią tak, że rozciągają ten ser, a mi się nie udało. Jedą takie łooo! To co, proponuję chipsika? Dawaj. Dobra, to. Ten tak, mam wyrzuty sumienia właśnie w tym momencie, nagrywając ten challenge. Dlaczego? A jutro będą tak karabiny naładowane. Jutro to pewnie z łóżka nie wstanę. Ty, ale zobacz, ten dip paradoksalnie ma bardzo mało kalorii, nie? No. Bo z tego wychodzi 100 kalorii? O kurde. Co? To jest hot. Ja nie lubię hot. Dawaj. I później już będzie pipo fat, daliśmy radę. Więc teraz już można powiedzieć, ja ten challenge, po co nam to było? Nie, ja pierdzielę. Już mam tylko dość. No dałem ci się namówić, bez sensu. Ja bez sensu wymyśliłem to, pomyślałem sobie, ale mu dowalę za te treningi. Ale będzie śmiesznie. A wiesz co ja miałem robić teraz? Nie. Miałem robić trening. Miałem robić trening przez ciebie,
zamiast zrobić trening, to nagrywam challenge. A idziemy na trening po tym, po challenge'u? Tak, żeby wszystko... Koledzy zobaczą, co Admiro zjadł. Skończymy szokobonsy i zaczniemy się męczyć. One eternity later. Co tak spojrzałeś? A nie, tak ile, sobie ile Nikoli zostało? Faktycznie ty więcej pijesz. Otwórzmy te muffinki. Czyli honory. No ciekawy jestem, bo to ja je zobaczyłem, nie? No, wydaje mi się, że nie ciekawy będą jakoś super. Jestem. Ale już jest pewien plus, wiesz jaki? Że wydają się takie wilgotne, no nie? I na raz. Nie. Tak. To tylko pół czekolady. Ona jest taka duża, ale jak ją podzielimy na dwóch, to już będzie mniejsza. Stary, ja tak uwielbiam czekoladę. Tak wieczorkiem sobie po pizzy zjeść do filmu. A to za to, że nie trzymasz formy. 4 dni w tygodniu jesz pizzę, ani tu diety. No teraz proszę, będziesz tak jadł długo, aż ci się jakby odechce. Kombinowania. Jak ogólnie czujesz się? Źle. Ale źle na brzuchu, czy...? Źle w ogóle. Jak coś, to kibelek tutaj szybko za drzwiami skręcisz. Nie, to tak... Tak aż to nie. Masz już odruch wymiotny? Nie, nie mam, ale ja mam tak, że już mi wszystko, jak mam już za dużo, to no. Tu mam wszystko. Nie, ja mam odruch wymiotny. I nam zostało więcej kalorii do zjedzenia. Sześćset. No. To jest 1000. 1000 kalorii nam zostało. Czujesz, jak my się napierdolimy. Chyba, że walczymy dalej. Ja ci powiem szczerze, że ja więcej nie zjem. Serio? Gdybyśmy godzinę przerwy zrobili, to spokojnie bym to zjadł, tak? Natomiast tak na siłę to nie. Widzisz, co robi zdrowy tryb życia? No. Podejrzewam, że jakbyś normalnie jadł, tak jak kiedyś, to nie byłoby problemu, żeby to zjeść, nie? Nie? Myślę, że nie. Naprawdę? Nie, no jednak 5000 kalorii to jest jakby... Może, faktycznie, jeżeli bym to zrobił na zasadzie, że tu zjadłem sobie żelki, za pół godziny pizzę, a za kolejne pół godziny, nie wiem, kolej, do tego jeszcze jakieś słodycze, to tak, jakbym sobie to rozbił, to faktycznie, ale tak naraz, to ciężko, naprawdę ciężko. W odstępach czasu to by spokojnie weszło, natomiast tak, ile my to jemy? Pół godziny? 45 minut, czyli no. 45 minut, 4000 kalorii poszło. No i tutaj zostało około 2, nie? Już nigdy nie zrobię takiego challenge'u. Ale się najadłem, what the hell? Nie ma tragedii. Ale mnie wywaliło. Oh my god. Nie, po prostu mi się odbija, jakby ja to wiem, nie jest też. Ten z żygański. Okej. Załatwione, muszę mieć dalej. No dobra, tak więc kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 20 tysięcy łapek w górę, to powtórzymy ten challenge i tym razem, za drugim razem się uda. Wbijajcie na nasze kanały, tu są filmiki, zapraszam. I już mam dość takich challenge'y. Cześć.